chciałam ubrać sweter Moro, żeby wpasować się w klimat książki, o której będę dzisiaj mówiła, ale po pierwsze Moro nie za bardzo pasuje do tej kratki, więc nie pomyślałam, a po drugie jest w moim pokoju tak ciepło z powodu włączonej lampy, włączonego kaloryfera i zamkniętego okna, że raczej bym tutaj nie wysiedziała. Mam problem, ponieważ chciałabym się z wami przywitać tak jak zawsze, ale jednocześnie nie chcę wkładać dzisiaj w ten film tak wiele radosnych emocji, ponieważ kłóciłyby się one z treścią książki, o której będę opowiadała. Także dzisiaj troszeczkę będzie poważniej, ale jednocześnie mam nadzieję, że będzie to współgrało z książką, o której dzisiaj będę mówiła. Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj do was przychodzę z recenzją książki autorstwa Jensa Henryka Jensena pod tytułem Zanim zawisły psy. Nie spodziewałam się, że tak dosłownie zostanie potraktowany tytuł tej książki, ale no cóż. Także jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest książka, bo sam tytuł wydaje mi się za wiele nie zdradza, oraz co sądzę o tej książce, to zapraszam was dalej do oglądania. Nils Oxen to główny bohater książki Zanim zawisły psy. Jest on byłym żołnierzem duńskich sił specjalnych, wielokrotnie odznaczanym za swoją niebywałą odwagę na froncie. Można byłoby się spodziewać po takim żołnierzu, że aktualnie wiedzie on wspaniałe i cudowne, barwne życie, zapraszane na wiece oraz jest przykładem dla wszystkich. Nic bardziej mylnego. Nils Oxen jest książkowym przykładem człowieka z zespołem PTSD, czyli z syndromem stresu pourazowego. Dręczą go koszmary, nawiedzają go widma strasznej traumy, którą przeżył na wojnie. Dlatego jego życie bardziej przypomina wegetację niż prawdziwe życie. Aby rozpocząć nowe życie, Nils Oxen wraz ze swoim towarzyszem, bratnią duszą oraz najlepszym przyjacielem, czyli Mr. White'em, a jest to po prostu jego pies, udaje się do Jutlandii, a właściwie do lasów położonych na północy Jutlandii, ponieważ tam postanawia rozbić swój obóz, odciąć się od rzeczywistości, odciąć się od ludzi, żyć w spokoju i pragnie, aby jego myśli były zaprzątnięte tylko tym, żeby przetrwać, upolować coś, żeby się ogrzać. No, po prostu chce prowadzić życie pustelnika. Uważa, że jest to jedna słuszna droga, którą powinien podążać. Jak się później okazuje, nic bardziej mylnego. Miejsce, które wybrał Nielsen, jest najgorszym miejscem, jakie mógł wybrać, ponieważ lasy, do których się wprowadził, czyli lasy na północy Jutlandii, należały do zamku Norlund. W momencie, kiedy przeprowadza się tam Oxen, w zamku Norlund w niewyjaśnionych okolicznościach umiera bardzo znany i bardzo wpływowy polityk. Nikt nie widział zbrodniarza, nikt nie wie, w co był zamieszany polityk, jego kartoteka wydaje się być czysta. Jak się później okazuje, nie była to jedyna niewyjaśniona oraz dość podejrzana śmierć znanej osoby. Ponadto, jak sam tytuł książki wskazuje oraz to, jak mówiłam wam na początku, każdej z tej śmierci towarzyszy powieszenie psa, co jest bardzo brutalnie opisane w tej książce. Ja mam akurat tak, że w momencie, kiedy oglądam film i giną ludzie, jest mi bardzo przykro, ale w momencie, kiedy ginie jakieś zwierzę, zaczynam tak płakać, że nie jestem w stanie powstrzymać łez. I podobnie było w przypadku tej książki. Jednak, wracając już do samej fabuły, jeżeli chodzi o Nielsa Oxena, wiadomo, że spokój, którego tak bardzo pragnął, od teraz jest jakąś utopią i musi on zacząć współpracować z duńską służbą specjalną. Ma on możliwości, których nie miałby policjant. Współpracuje on z kobietą, którą ja mogłabym przyrównać do Furiozy z Mad Maxa. Wprawdzie nie ma ona dolnej kończyny, a Furioza nie miała ręki, ale chodzi mi tutaj bardziej o fakt, w jaki sposób się ona zachowuje i jaką kobietą w ogóle jest, ale może o tym później. Jeszcze oczywiście zaznaczyłam najważniejszego, że duńska służba specjalna to w skrócie PET. Ja ostatnio o PET już wam opowiadałam, kiedy recenzowałam książkę Niepokój i wydaje mi się, że właśnie książka Zanim zawisły psy rewelacyjnie koresponduje z tamtą książką, ponieważ tam mieliśmy śledztwo pokazane oczami policjanta, a tutaj mamy pokazane śledztwo z perspektywy PET. I w sumie wszystko się ze sobą w jakiś sposób łączy i wcale nie zostaje tutaj wybrana duńska służba specjalna, także tylko tak zaznaczam. W każdym razie od tej chwili Oxen, Niels oraz Margaret razem współpracują i starają się odkryć, kto stoi za tymi niewyjaśnionymi zgonami znanych i wpływowych polityków. O tym, czy Oxenowi oraz Margaret uda się powstrzymać falę zbrodni, oczywiście musicie się przekonać sami, ja już więcej wam zdradzać nie będę. Uprzedzam tylko, że książka w niektórych momentach jest dość brutalna, może dlatego, że jestem tak wyczulona na krzywdę zwierząt. Jednocześnie jest też dużo okrucieństwa, zwłaszcza okrucieństwa, które można spotkać na wojnie, więc tak, tylko uprzedzam, ale
teraz przechodzę do tego, co ja sama sądzę o tej książce. Na początku nie potrafiłam wgryźć się w samą historię, ponieważ cała historia była przedstawiona z perspektywy pierwszej osoby i nie umiałam wyczuć tych bohaterów, bo oni zmieniali się co rozdział, a te rozdziały tutaj są bardzo krótkie i nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi. Ponadto, zanim zaczęła się właściwa akcja, minęło chyba 80 stron i więcej mieliśmy opisów natury, przyrody. Jak później się okazało, było to dość znaczące, ponieważ jakby zbudowało cały klimat takiego właśnie skandynawskiego thrillera i to właśnie przypomniało mi bardziej Millennium, aczkolwiek, żeby nie było, ja nie czytałam Millennium, tylko widziałam filmy i to właśnie mi jakby tak bardziej przypominało Millennium, ponieważ to śledztwo, które było tutaj prowadzone, jest tak wielowątkowe i jest na tak wielu płaszczyznach prowadzone, że nie w sposób właściwie zamknąć się tylko w jednej kategorii. Chciałabym tu jeszcze wrócić do tego takiego surowego klimatu skandynawskiego, ponieważ wyłania nam się tutaj taki obraz mrocznego lasu, który bardzo mocno związany jest z charakterem postaci, które się tutaj pojawiają, ponieważ na początku poznajemy postacie, które mniej więcej wydają nam się w porządku, jednak w momencie, kiedy kończymy książkę, okazuje się, że nic nie było takie, jakie na początku się wydawało i to jest dla mnie istotne, ponieważ to śledztwo, które się tutaj tak bardzo rozwija, ono cały czas się zmienia i pomimo tego, że jest naprawdę ten początek troszeczkę przeciągnięty, on powoduje takie emocje, że niekiedy przychodziły mnie po prostu dreszcze po plecach. Nie wyobrażam sobie, że fabuła tej książki mogłaby się rozgrywać gdzieś indziej, aczkolwiek mamy tutaj również kilka innych miejsc w Europie. Niemniej jednak właśnie wydaje mi się, że to, w jaki sposób przyroda koresponduje z wydarzeniami, jest dla mnie no, niesamowite i właśnie dlatego tak bardzo cenię sobie thrillery skandynawskie, ponieważ one dla mnie nigdy nie są jakby przesadzone. I miałam trochę porównanie tej książki z książką, o której Wam ostatnio wspominałam, mianowicie Niepokój. I w Niepokoju cała akcja praktycznie rozgrywała się właśnie w mieście. A tutaj mamy akcję, która rozgrywa się w małych miejscowościach, bliżej lasu. Wszystko właściwie podlega pod ten zamek Norlund, który również jest owiany tajemnicą. I to w jaki sposób budowało tak niesamowite napięcie, że naprawdę nie można było przestać czytać tej książki. Jednocześnie postacie, które się tutaj pojawiają, są bardzo wyraziste, są bardzo charakterystyczne. Można by powiedzieć, że wręcz jesteśmy w stanie je określić po pierwszych zdaniach, które padają z ich ust. Nic bardziej mylnego. W momencie, kiedy kończyłam tę książkę, stwierdziłam, że już nic mnie nie zaskoczy, ponieważ tutaj do samego końca mamy zadawane pytania, są podważane pewne autorytety. Naprawdę, jest tutaj tak wielopoziomowa gra, jeżeli chodzi o kryminał, że no ja byłam po prostu pod wrażeniem, że to wszystko może się jakoś ze sobą połączyć, a jednak mogło. Ponadto na sam koniec możemy sobie wszyscy zadać pytanie, czy istnieje władza, która jest w stanie zmienić rzeczywistość. I to wydaje mi się, że jest idealne podsumowanie całej tej książki. W tej książce im więcej tropów się pojawia, tym mamy więcej zagadek, ponieważ jak się okazuje, te tropy w jakiś magiczny sposób znikają. Oczywiście odpowiedź znajdziecie w książce, ja Wam więcej nie zdradzę. Jeżeli chodzi o książkę Zanim zawisły psy, jest to pierwsza książka z serii, chyba z serii albo trylogii o Nielsie Oksenie, właśnie autorstwa Jensa Henrika Jensena. Ja również chciałabym się odwołać do epilogu. Ja tutaj za dużo Wam nie zdradzę, ale wydaje mi się, że bardziej mogę Was zachęcić do tego, żeby właśnie sięgnąć po tę książkę, ponieważ autor z racji tego, że jest dziennikarzem, bardzo ceni sobie prawdę. I niektóre fakty podane właśnie w tej książce, czy niektóre wydarzenia, które tutaj zostały przedstawione, są prawdziwe. Mieszają się one z fikcją i jest to tak umiejętnie przedstawione, że no naprawdę, ja byłam pod wrażeniem, że dałam się nabrać. Na sam koniec tej książki mam zadane bardzo ważne i otwierające pytania, ale jednocześnie można je bardziej potraktować jako rozważania bohatera. Bardzo mi się podobało to, że jeżeli byście chcieli zakończyć swoją przygodę z Nielsem Oksenem na tej książce, to również można, ponieważ ona jest napisana od początku do końca, jest zamknięta, aczkolwiek jestem ciekawa, co będzie w kolejnej książce. Muszę też odwołać się do głównego bohatera, ponieważ nie pokochałam go tak jak wcześniej Axela Stena, o którym Wam wspominałam ostatnio, ale chodzi o to, że Oksen jest dość specyficznym bohaterem. Jest on bardzo nieufny i zamknięty w sobie i wydaje mi się, że był to zabieg też specjalny, ponieważ jakby nie patrząc, jest on również nieufny
względem czytelnika. I to jakby potęgowało to, że ta postać była bardziej rzeczywista i te wydarzenia, które zostały tutaj zaprezentowane, wydawały mi się bardziej realne. Ale ogólnie była to postać, z którą się związałam, co nie zmienia faktu, że od samego początku pokochałam, polubiłam Margaret Frack, ponieważ wydawała mi się ona tak bliska i potrafiłam jakby znaleźć, nie wiem, nie chcę tego określić jako wspólny język, ale jakby potrafiłam wczuć się w tę postać i bardzo mi się to podobało, ponieważ Margaret Frack jest bardzo błyskotliwa, jest mądra, jest taką babką z krwi i kości i naprawdę bardzo ją polubiłam. Książka na początku za bardzo mnie nie zachęcała, byłam przerażona tym okrucieństwem, bo jak sama nazwa wskazuje, psami, które były wieszane, czy też tymi wydarzeniami na wojnie, które tutaj się objawiały jako takie demony z przeszłości, no to było dla mnie straszne, te wspomnienia tych wydarzeń, to po prostu niekiedy mi się nawet to śniło, a nawet niekiedy bałam się w nocy spać ze zgaszonym światłem, ja zresztą boję się ciemności i no naprawdę mocno oddziaływała ta książka na mnie. Premiera tej książki jest właśnie dzisiaj, czyli 14 marca, no i dodatkowo nie potrafię doczekać się kolejnej części i właściwie to już tyle, bo już chyba się strasznie rozgadałam. Dziękuję Wam najmocniej za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, pa pa!